Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wspaniałą partię mam dla Was, e, która była rozegrana w internecie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Partia e, była rozgrywana w bardzo silnym turnieju e, online, e, w którym brał udział m.in. Jan Krzysztof Duda i w tej rozgrywce spotkał się Władysław Artiemiejew z Ding Lirenem bardzo silni arcymistrzowie z Artiemiejewem miałem przyjemność zagrać nawet właśnie online kiedyś w Title Tuesday z Ding Renem, niestety nie miałem tej przyjemności, ale chyba Chińczyk nie gra w title Tuesday, więc ciężko no, spotkać się z nim przy szachownicy z kolei ta partia moi drodzy no to piękny tutaj majstersztyk Zapraszam Zapraszam serdecznie. Skoczek F3, tym e, ruchem Rosjanin rozpoczął partię. Chińczyk odpowiedział D5, G3. Bardzo często, właśnie w internecie, e, spotkałem. E, Taką grę, właśnie Rosjanina, gdyż ustawia sobie tutaj domek. No, oczywiście, tutaj czarne nie mają żadnych problemów rozwojowych, można spokojnie sobie w ten sposób grać. C5 jak najbardziej naturalne, robimy sobie ładne centrum. Roszada, tutaj białe też grają swoje, jest to tak zwany atak królewsko-indyjski. Posunięcie E6, oczywiście, E6 blokuje troszeczkę końca. Można by było spróbować pewnie zagrać koniec G4, ale kto tam by się znał na teorii, moi drodzy, sprawdźmy, jak grali to arcymistrzowie. Myślę, że nie ma co się mocno zagłębiać w teorię, tylko w tym wypadku sprawdźmy, jak to wszystko wychodziło. Zobaczcie, naturalny sposób posunięcie D3 przygotowuje do E4, Goniec E7 ze strony Chińczyka i E4 właśnie zostało zagrane. Zwróćmy uwagę, że jest to atak królewsko-indyjski, czyli powiedzmy obrona królewsko-indyjska odwróconym kolorem. I tak się zastanawiam, czy ja nie powinienem sobie grać te, 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 tego systemu? Oczywiście nie, ja żartuję, ten debiut jest zupełnie troszeczkę inny niż obrona królewsko-indyjska, inne troszeczkę struktury powstają. No ale dobra, zobaczcie, ruch E4 jest takim posunięciem, który mówi nam, no dlaczego ja nie mogę zbić pionka. Przecież ja nie staję pionkiem na E5. Chodzi o to, że ten pionek E5 mógłby być w przyszłości atakowany przez wieżę. Tak jak w królewsko-indyjskiej są takie schematy. No ale zobaczmy: jakby było bicie i wymiana Hetmanów, skoczek E4, no jest pion więcej. No i białe tutaj mogą być bardzo zadowolone, gdyż grają sobie skoczek E5 z atakiem na skoczka E4. Ten skoczek tutaj już ogarnia jakieś pola w obozie przeciwnika. Goniec się bardzo rozciąga po diagonali, wieża jest aktywna. Właśnie chodzi o ten rozwój figur, moi drodzy. Jeżeli tutaj skoczek na przykład wróci, skoczek C3 gramy naturalnie, i ten skoczek już planuje sobie wejść na B5 i męczyć przeciwnika. Zobaczcie, jak figury ze sobą tutaj współpracują. To są wspólne pola, które tutaj, tutaj można atakować. Oczywiście wieża na wolnej linii. Wygląda to dobrze. Mimo straty piona, silnik ocenia to jako mała przewaga białych, więc ta strata piona jest dobrą decyzją, byłaby dobrą. Ale arcymistrzowie oczywiście wiedzą o co chodzi. Dla nich rozwój figur e, to rzecz święta, można powiedzieć, więc e, pionkożerstwo, rzadko kiedy popłaca. E, po ruchu E4 e, tutaj została zrobiona roszada, Hetman E2, oczywiście, teraz e, hetman sprytnie tutaj broni. Można oczywiście wcześniej próbować jeszcze cofnąć, tylko ruchy e, spróbować grać skoczek D2 i następnie E4, więc to niczym nie przeszkadza. W ten sposób sobie można e, grać. To jest tylko zmiana kolejności posunięć e, zaskoczenie przeciwnika. Może by chciał zbić piona, e, nie zbił. Skoczek na C6. Zobaczcie, skoczek tutaj ma też placówki, czasami na d4 w centrum. Zostało zagrane a4. Trochę tego ruchu nie rozumiem. To takie, powiedzmy, z motyką na słońcu tu się wybrał, chyba biały, bo nie wiem o co za bardzo chodzi w tym posunięciu. Ja wiem, znaczy, łapanie przestrzeni, ok, takie, powiedzmy, ruchy istnieją, ale bardziej by mnie interesowało zagranie na przykład w tym momencie, no nie wiem, c3 bym zagrał, skoczek d2 bym zagrał, coś w tym rodzaju. A cztery czasami może osłabiać pola w swoim obozie. Ale to są myślę, że szczegóły, niuanse, jak najbardziej taki ruch się też spotyka. Nastąpiło wybicie, wybicie. I teraz tutaj Dink -Liren popisuje się naprawdę dobrą znajomością szachów, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no więc zawodnik prawie 2800, wiadomo, że w szachy gra rewelacyjnie. I tutaj zagrywa takie posunięcie, które jest bardzo potrzebne. Ja mam nadzieję, że moi widzowie tutaj też znajdą ten ruch. Oczywiście na sekundę sobie można zatrzymać materiał. Jest to posunięcie uwaga E5. Oczywiście, że E5 nie jest to jakiś super ruch kombinacyjny coś w tym stylu o co tutaj chodzi. Przede wszystkim goniec już ma tutaj oddech. To jest bardzo ważne. Białopolowy goniec będzie tutaj sobie dobrze działał. Przede wszystkim pionek E5 też blokuje tutaj zapędy tego gońca z G2. Naturalne posunięcie polecam, ale minusem takim może się okazać to, że może być bardzo osłabiony punkt na D 5. Zawsze są plusy i minusy tutaj w tych pozycjach. Wiadomo, kto jest szybciej tutaj ustawiony, kto ma jakieś perspektywy. Zobaczcie, skoczek ma opcję np. Na, na d4, więc uważam, że czarny jak najbardziej e5 zagrał dobrze. Posunięcie c3 i goniec na e6. W naturalny sposób, zobaczcie, nie trzeba mieć 2800, żeby grać takie ruchy, oczywiście. Skoczek na d2 i hetman c7 no, normalnie. I grają czarne. Zobaczcie, Hetman sobie szedł na normalną placówkę, wprowadza za chwilę wieżę i gramy dalej. Skoczek na C4. Białe też tutaj bardzo ładnie manewrują. To mi się bardzo też podoba. To są to klasyczne manewry. Tutaj chodzi o to. Żeby ten skoczek czasami przyszedł na E3 I wskoczył na D5 Takie opcje istnieją Tak trzeba próbować grać, moi drodzy Tylko, że to nie jest takie łatwe, bo tutaj cały czas pionek podwisa Trzeba liczyć, liczyć No i jeszcze raz liczyć, wieża AD8 Tu się wieża wzmacnia mocno na D I skoczek zagrywa na G5 No moi drodzy, ten ruch Taki troszeczkę powiedzmy ok, no chcemy zbić gońca No jasne, chcemy zbić gońca Chcemy zagrać F4 Wydaje się, że to jest naturalna sprawa ale tutaj mogłaby nastąpić niespodzianka, której Ding Liren nie zastosował. I to byłby na pewno fajny ruch. Otóż można byłoby zbić po prostu skoczka. Po wybiciu Hetmanem jest skoczek na A5, skoczek na bandzie i to jest wykorzystanie tego ruchu A4, dlatego że jak Hetman wróci na E2 mamy ruch C4. I ten pionek bardzo ładnie blokuje pionki B i C. Razem ze skoczkiem tutaj też na b trzyma ma fajną placówkę, naprawdę rewelacyjną. Skoczek na G5 okazał się nie wypałem. Okazałby się nie wypałem, dlatego że tak nie poszło, ale tak mogło być i tutaj jeszcze goniec się fajnie rozciąga. To wygląda wyglądałoby bardzo obiecująco dla czarnych, no lecz tak nie poszło. Szkoda. Bo to fajny motyw, warto sobie coś takiego zakodować w głowie, że czasami wymiana gońca ze skoczka jest tutaj dobrym pomysłem. Czarne Postanowiły zagrać goniec G4 z atakiem na Hetmana, a posunięcie F3 i goniec na C8. Jak najbardziej takie posunięcie, które wycofuje figurę do swojego obozu jest dobrym pomysłem, jest dobrym zagraniem, nie jest to absolutnie błąd. Tak się często grywa. Zobaczcie, chodzi o to, że ta wieża już wyskoczyła na D8, więc goniec jej tak naprawdę nie przeszkadza Co innego, jakby ta wieża z D8 była na A8. No to rozumiem. Można by było tutaj się sprzeczać, ale w tym wypadku goniec i tak jest rozciągnięty. On za chwilę będzie miał opcję zagrania może na E6, jeżeli zagra pionek na H6. Różne e, e, rzeczy tu się mogą dziać, ale jest F4 i dzięki temu goniec od razu wskakuje z powrotem na pole G4. E, I tutaj e, z, z atakiem na Hetmana, oczywiście Hetman musi uciekać na C2. No i jest H6. Proste zagranie, proste tutaj odejście skoczkiem na F3 i Dinklieren już działa konkretnie, moi drodzy, zbite zostało na f 4. No, widzimy, że tu bardzo mocno białe napierają na punkt E5, więc coś trzeba zrobić, najlepiej wybić. Bicie gońcem, jasne, taki ruch się narzuca, bo z atakujemy hetmana, hetmana, ale po biciu gońcem ten Hetman idzie sobie na C8 i ładnie z gońcem współpracuje, może na H3 się tam pojawi jakaś opcja, a pozostaje tutaj pionek izolowany, więc mimo wszystko czarne tu stałyby w tej pozycji. Myślę, że całkiem nieźle nastąpiło bicie pionki i po tym ruchu jest goniec e 6 z powrotem. Zobaczcie, tyle zamieszania, a czarne tak naprawdę nic tutaj e, takiego nadzwyczajnego nie zagrały w tych pozycjach, tylko e, grały jak tutaj białe pozwoliły. B3 zostało zgrane. No teraz teraz to bicie już nie jest najlepsze. E, z tego względu te pionek wybija. Wprawdzie te piony byłyby e, zdublowane, ale te pionki bardzo gryzą mocno centrum i tak naprawdę ciężko skoczkom się rozwinąć w ten sposób. Więc e, no to bicie już na pewno nie byłoby dobre, więc e, teraz nie Polecam, a skoczek zagrywa na H5 z prostym planem zbicia pionka. I teraz, moi drodzy, e, oczywiście, jeżeli byłoby zagrane F5, to teraz jak najbardziej można wybić, bo się centrum tutaj e, troszeczkę naruszyło i goniec z D6 pięknie blokuje ze skoczkiem z Hetmanem pole E5 i uderza mocno w punkt H2. Ten skoczek też świetnie znajduje się za chwilę na. Y, Polu F4. To wszystko zależy od struktury pionków, od układu figur, jakie mogą nastąpić w czasie, w czasie partii. Nie ma takich twardych reguł, oczywiście, w szachach. To wszystko zależy od pozycji. Moi drodzy, po tym posunięciu E5 następuje i Hetman D7. Pełna centralizacja tutaj, powiedzmy Hetmana centralizacja, czyli gdzieś tutaj Hetman się powinien znajdować, ale on z gońcem. Współpracuje fenomenalnie, poza tym na wolnej linii jest e, dominatorem. Skoczek zagrał z F na D2, no te skoczki próbują się manewrować zdecydowanie. I teraz następuje taki ruch, e, powiedzmy dosyć trudny e, na pozór, e, z pozoru, e, dlatego że, już tłumaczę, już tłumaczę, ja może ten ruch od razu przestawię, jest to ruch F5. Wydaje się dziwnym posunięciem, bo zobaczcie, on zamyka, ten ruch zamyka przede wszystkim gońca po tej diagonali ale on ma o wiele więcej korzyści z tego względu, że punkt E4 jest świetnie broniony. Skoczka nie ma co ruszyć, tak naprawdę zawsze jest G6, zawsze jest Hetman E8, przeżył tutaj tego Hetmana na przykład. No i przede wszystkim chodzi o to, żeby ograniczać figury przeciwnikowi. To jest istotne, więc F5 jest jak najbardziej pięknym posunięciem, widzicie w przelocie. Proszę bardzo, można by było zbić to. Tutaj figury czarne się rozgrywają jeszcze, jeszcze lepiej. Hetman zagrywa na D1. Hetman E8 bronić, skoczka oczywiście, który był atakowany trzeba. Hetman E2 i G5. Moi drodzy, G5 jest ruchem, który atakuje króla przeciwnika. Oczywiście, mimo że tu się odsłaniamy, to zobaczcie, te gońce stoją na straży. Hetman za chwilę wlatuje. Ten król jest bardzo bezpieczny, bardzo bezpieczny. Nie bójmy się takich ruchów. Wymiana, wymiana i skoczek zagrywa na F3. Te pionki mogą zrobić robotę, moi drodzy, ale Hetman zagrał na G6. Oczywiście taki ruch F4 e, mi się na przykład narzuca. Bardzo, bardzo logiczny ruch i również byłby to dobre, byłoby to dobre zagranie, bo koniec oczywiście się otwiera e, i blokuje tutaj zapędy białych figur. Te, te figury białych są po prostu skrępowane w tym momencie. Byłyby. Hetman zagrywa na G6. To cały czas e, jest e, dobre zagranie. Mimo wszystko, skoczek zagrywa na D6. No i zobaczcie. No nie ukrywajmy tego, że pozycja czarnych jest tutaj zdecydowanie lepsza, nawet na pograniczu wygranej. Silniki tu się zdecydowanie zgadzają. W ostrych pozycjach silnik no, powie nam prawdę, więc tylko kwestia oczywiście realizacji. Co jest? Myślę, że w szachach trudną sztuką mimo wszystko. I tutaj nastąpiło g4 za na skoczka. Skoczek idzie na e1. Zobaczcie, defensywa, defensywa f4, pionki poruszyły się tutaj o jeden krok i wygląda to już niezwykle groźnie, już konkretnie tak bardzo konkretnie te pionki mogą tutaj zaszkodzić przeciwnikowi, ale jest goniec e4 i Hetman grzecznie idzie sobie na g7 dlaczego by nie, Dinklire mi się kojarzy właśnie, e, kojarzą mi się partie Dinklirena właśnie w tego typu schematach jak grał z Magnusem Carlsenem czy też ze swoim Rodakiem, już teraz nazwiska nie pamiętam, ze swoją nieśmiertelną partię, która też jest u mnie na YouTubie e, polecam Dinklirena zobaczcie Zobaczyć. właśnie tutaj czarnymi potrafił sobie nieźle, nieźle pograć, skoczek wybił teraz na b7, no, zobaczcie, atak na wieżę i moi drodzy, mógłby nastąpić bardzo fajny, fajny moment bo tutaj czarne zbiły na e5 i oddały jakość, ale można by było bardzo ładnie zagrać w tym momencie, otóż F3 byłoby bardzo ładnym ruchem. E, tutaj każde bicie wiąże się, że zbijamy z szachem i ginie Hetman, więc e, pionek jest nietykalny mimo wszystko. Hetman zagrałby na przykład na C2. I teraz mógłby nastąpić naprawdę rewelacyjny ruch w stylu właśnie na mianowicie bierze D5. Takie klasyczne poświęcenia jakości są niezwykle widowiskowe. Przypominają mi się partię Tigrana Petrosiana, który poświęcał jakość za fantastyczną grę strategiczną w szachach. No, a po wybiciu tutaj nie trzeba chyba za wiele tłumaczyć, kto ma przewagę. No, czarne mają totalnie wygraną pozycję. Jeszcze e, zaraz pójdzie gietrzy i tak naprawdę atak matowy na króla. E, ta jakość tutaj myślę, że nie ma znaczenia dla, dla czarnych, nie miałaby. Po tym posunięciu skoczek wybił tutaj na E5. Oczywiście białe mówią, jak cierpieć, to za coś. Czyli, o no tak się oczywiście mówi, że oddajemy tutaj. Zdobywamy materiał, ale jesteśmy mocno atakowani, więc no nie wiem co lepsze. Goniec zbija na D8 i skoczek zagrywa na D3. Można powiedzieć, że nieco się białe rozwiązują tutaj w tej sytuacji, ale niestety. Następuje naprawdę fantastyczne zagranie. Myślę, że nie jest już takie trudne, mianowicie skoczek na F3. Przypominam, że każde bicie wiąże się z tym, że tracimy tutaj białymi Hetmana, więc król zagrywa na G2, skoczek H4 z szachem, król z powrotem na G1. No tutaj myślę, że Artemiejew marzy o remisie. Niestety to nie jest takie proste następuje zagranie F3. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej skomplikowanej pozycji, bardzo ostrej zresztą, jest dużo posunięć wartych uwagi, wartych rozważania, ale po prostu patrzmy konkretnie, jak już grał Ding a Chińczyk grał już te partie bez, bez tak naprawdę większych błędów, tak? Sienik oczywiście widzi jakieś tam super posunięcia, ale to nie jest ważne, bo te wszystkie ruchy, które tutaj czarne wykonują są prawidłowe i są dobre. Zobaczcie F3, co zrobić? Są ruchy wtrącone, mianowicie mianowicie goniec h7, nastąpiło bicie i tutaj oczywiście białe dzięki temu wymieniają kolejną figurę, ale g3 robi robotę. Zobaczcie, skoczki na bandzie mówią, że są słabymi figurami, nie w tym wypadku, oczywiście widzimy to doskonale, świetnie, świetnie to zaczyna działać. Hetman e4, zobaczcie, goniec też stoi daleko, ale ładnie broni skoczka. Jest szach i wieża f5. Mówi się generalnie, żeby nie wchodzić pod związania, ale w tej konkretnej sytuacji wszystko się trzyma, nie ma jak podważyć tej wieży z f5, więc wieża ładnie tego króla ochroniła. Yy, tutaj wieża A2, pionek na H2 wybił, król wybił i wchodzi goniec do gry, goniec C7. No to już wygląda przecudnie. Skoczek f4 yy, i skoczek zbił na f4, goniec zbił na f4, goniec zbił na f4, oczywiście, król H1. Yy, I w tym, yy, w tym momencie tutaj Hetman zagrywa na G3. Zobaczcie. Nie ma jeszcze takiego typowego tutaj mata, tak naprawdę, ale już się czarne szykują do H2 zagrania. Oczywiście ta wieża broni, ale już można kombinować. Jeszcze król ma jakieś tam powiedzmy potencjalne problemy, bo jest nieco odsłonięty, lecz myślę, że to jest mały problem. Hetman E7 z szachem, król H6. Hetman dał znowu szacha, król H5. Król sobie elegancko ucieka. Hetman E8 i skoczek zagrywa na G. 6. Zobaczcie ten skoczek, pięknie broni. Tutaj nie dość, że króla pod diagonali To jeszcze nie pozwala dać szacha Hetmanem na polu H8, więc takie skoczki to skarb, moi drodzy. Wieża zagrała z F na E2. Tu jeszcze jakieś opcje, próba, próba jakiejś tutaj złapania króla. I teraz, moi drodzy, zatrzymajmy się na chwilę. Spróbujmy znaleźć takie, no powiedzmy, arcymistrzowskie posunięcie. Ja tylko powiem, że. Wygrywa również te posunięcie wieża E5, troszkę trzeba policzyć, ale jak tutaj można zagrać jak Dink Liren, moi drodzy? Otóż w tej pozycji, kiedy czarne atakują mocno białe, to król zagrywa na H6. Niezwykle subtelnie, chodzi o to, żeby ten król zawsze miał tutaj ucieczkę. Wieża tutaj dała szacha i wieża się zasłoniła. Wymiana jednej ciężkiej figury spowoduje, że czarne mają tutaj już spokojną pozycję. Hetman zagrywa sobie na A6, znowu kruch A6. Niezwykle e, wyczekująco, i tak naprawdę nie widać co tutaj białym grać. No, Hetman jeszcze zagrał na E4, F2 i Hetman G2. E, po tym posunięciu się już białe poddały, gdyż jest po prostu mat. A jeżeli po F2 bierze, by wybiła na przykład pionka, no to nie pozostaje nic innego jak wybić i wygrać pozycję w sposób prosty. E, moi drodzy, e, Pozycja końcowa wygląda następująco. E, myślę, że piękna partia ding e, Polecam tego arcymistrza i jego, jego partię do analizowania. Zresztą, e, fantastyczne szachy grają szachiści czasami. E, są to naprawdę piękne pozycje, wartych, e, warte uwagi. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.